Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Nuty zapachowe. Dzisiaj nuta, jaką się zajmiemy, to będzie nuta piżma. Nie białego piżma, nuta piżma, tak po prostu. Piżmo jest ogólnie elementem, który dodaje wyrazistości, sensualności, głębi zapachowi, jak również jest bardzo częstym składnikiem akordu bazy, który sprawia, że perfumy są trwalsze, właśnie bardziej intensywne. A co to jest w ogóle piżmo? Ciężko się o tym mówi, natomiast jest to wydzielina, jest to substancja, którą wydzielają gruczoły okołoodbytnicze piżmowca syberyjskiego. Piżmowiec syberyjski wygląda tak, jak widzicie w miniaturce mojego filmu. To jest właśnie jego facjata. I teraz tak, ten piżmowiec należy do rodziny jeleniowatych, natomiast niekonieczne jest pozyskanie piżma li i jedynie od niego. Można to uzyskać również od innych zwierząt. Kiedyś, by zdobyć piżmo, no, zabijano zwierzęta niestety, albo po prostu operacyjnie usuwano podskórny woreczek brzuszny. Najbardziej było wartościowe właśnie piżmo, które pochodziło od samic i określano je jako tak zwane czarne piżmo. Współcześnie właśnie w celu obrony piżmowców stosuje się piżmo syntetyczne, które nazywane jest również piżmem białym. I jest to, jak wiecie albo i nie wiecie, jeden z moich ulubionych składników w perfumach. Tym bardziej, że no, jest stosowany, jest wydobywany, jakby uzyskiwany syntetycznie, żadne zwierzę na tym nie cierpi. Dla piżma stosowane jest również sporo zamienników. Mogą to być na przykład ekstrakt z korzenia arcydzięgla, może to być olejek ambretowy, ma bardzo podobny zapach właśnie do piżma. Można też stosować zamienniki w postaci, to się nazywa egzaltolit. Jest to ekstrakt z korzenia arcydzięgla właśnie lub związki nitrowe powstałe z tebutylotoluenu i z tebutyloksylenu. Także są też zamienniki dla tej substancji. Powiem szczerze, że piżmo w takiej naturalnej postaci ma bardzo taką animalistyczną, nieprzyjemną woń amoniaku. Jest to tak silna i bardzo brzydka woń, że nie dałoby się tego stosować w postaci nieprzetworzonej. Właśnie po tym, jak rozpuszcza się kruchą masę w alkoholu, ta nieprzyjemna nuta właśnie tego amoniaku znika i piżmo zyskuje zupełnie inną woń. A oblicza piżma mogą być bardzo różne, od kremowego, delikatnego, czystego, świeżego, po skórzane, ciężkie nuty piżma. I teraz tak, może parę takich ciekawych rzeczy związanych właśnie z tym składnikiem, z tym surowcem. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale piżmo było ulubionym zapachem królowej Francji Marii Antoniny, żony Ludwika XVI. Uwielbiała je wręcz i legenda głosi, że po tym jak umarła, cała jej komnata właśnie pachniała słodko, tak ciepło piżmem. Chociaż druga rzecz to jest taka, że chociaż naukowcy jeszcze, że tak powiem, nie są pewni co do tego, czy istnieje coś takiego jak feromony seksualne, to niektórzy z nich twierdzą, że piżmo jest odpowiednikiem tak jakby testosteronu, więc może też spełniać funkcję jakby feromonów też u ludzi. Piżmo wykorzystywano już od czasów starożytnych, stosowali je kalifowie Bagdadu, Arabowie, było nawet, wyobraźcie sobie, stosowane do, wykorzystywane w zaprawie ścian meczetów. Było to działanie celowe, żeby pod wpływem słońca, kiedy się ściany tych meczetów nagrzeją, wydzielały właśnie upojną woń piżma.
Al-Kindi, arabski filozof, twórca wielu traktatów na różnorakie tematy, też wspominał w swoich dziełach o tym surowcu, że istnieje on w wielu recepturach na perfumy i uznał go za jeden z najbardziej luksusowych surowców, które zostały importowane ze wschodu. Arabscy i tybetańscy uzdrowiciele poczytywali bardzo dużą rolę składnika właśnie, jakim jest piżmo, w różnych męskich przypadłościach. Miało ono według nich bardzo dobry wpływ na męskie zdrowie. Poza tym praktycy ajurwedy używali go w leczeniu schorzeń kardiologicznych, neurologicznych, a nawet wyobraźcie sobie psychicznych. Zresztą medycyna chińska po dziś dzień używa właśnie tego składnika do leczenia. I jest on właśnie, jest ono ujęte w przepisach na ponad 300 medykamentów. W 1888 roku naukowiec Albert Baur jako pierwszy uzyskał sztuczne piżmo, a stało się to zupełnie przez przypadek, bo prowadził badania nad materiałami wybuchowymi. W ten sposób odkrył sztuczne piżmo. Natomiast stosowanie naturalnego piżma, muszę tutaj wspomnieć, zostało na szczęście zakazane w 1979 roku, kiedy to właśnie gatunek tego piżmowca, tego jelenia piżmowego, trafił na listę gatunków pod ochroną. Więc od 1979 roku zwierzęta te mają w miarę spokój. Chociaż wiadomo, że zdarzają się też kłusownicy, różne tego typu historie, no ale niestety. Więc tak. I teraz może podam kilka przykładów perfum, które zawierają dość mocno wyczuwalne piżmo. I tutaj na przykład duet Victor and Rolf stworzył Flower Bomb Musk Twist. Są to kwiatowo-drzewno-piżmowe perfumy i ten zapach zawiera w sobie dość subtelnie właśnie kremowo podane piżmo. Nie jest to piżmo ciężkie, tylko właśnie z tych lżejszych. Kolejny to zapach dla mężczyzn Jovan czy Jovan Black Musk. Drzewno-kwiatowo-piżmowy zapach, dość ciężki, dość taki podobny do Gucci Guilty Black, tak niektórzy twierdzą. Następnym przykładem mogą być też perfumy arabskie jak Musk Al-Khalei marki Arabian Out. Są to orientalne perfumy i to co ciekawe to jest to, że to są perfumy przeznaczone i dla kobiet i dla mężczyzn. Perfumy arabskie wiadomo to już jest dość ciężki kaliber, ciężko podane piżmo. Następnym takim zapachem może być Al Yanan marki Aymal. Są to kwiatowo-drzewno-piżmowe perfumy również dla kobiet i mężczyzn i tutaj też to piżmo no, nie jest takie bardzo delikatne. Jest dość ciężko wyczuwalne. Poza tym właśnie muszę wspomnieć o marce Oriflame, bo kilka lat temu to chyba było, wydali bardzo fajne męskie perfumy i one się nazywają Power Mask. To są perfumy dla mężczyzn, są to drzewno-przyprawowe perfumy dla mężczyzn. Jest to zapach taki pierwotny, powiedziałabym, taki dziki, z pazurem, idealny na jakieś takie sytuacje albo bardzo intymne, albo po prostu wieczory, eleganckie wieczory. Następnym zapachem jest Victoria's Secret Let's Stay in Bed. Kuszący tytuł, prawda? Let's Stay in Bed. Drzewno kwiatowo-piżmowe. I tutaj to piżmo już jest takie bardziej chmurkowe, delikatne, puchate. Następnie Egyptian Musk marki Arabian Out, znowu arabskie. Perfumy dla kobiet i mężczyzn i tutaj zawierają egipskie piżmo. No, to jest taki zapach pośredni. Nie za bardzo ciężki, nie za bardzo lekki. Taki pośredni, powiedziałabym. I następnym zapachem, który myślę, że jest doceniany bardzo szeroko teraz na całym świecie, to jest Narciso Rodriguez for Her w takiej czarnej buteleczce.
Są to kwiatowo-drzewno-piżmowe perfumy i to piżmo w nich jest takie sensualne, ciepłe, drzewne. Powiedziałabym w stronę drzewną skręcające. Bardzo ciekawy zapach. Następnie to niezapomniane i nadal mające swoje znamienite miejsce na rynku Guerlain Samsara. Są to orientalno-drzewne perfumy, bardzo eleganckie, bardzo wyraziste i myślę, że nie do pomylenia z niczym innym. I w nich moim zdaniem piżmo jest takie bardziej wytrawne, bardziej suche, nie tak miękkie i niełagodne, ale bardzo, bardzo przyjemne, bardzo eleganckie. Następnym przykładem może być tutaj Poison Diora. Ta pierwsza taka śliwkowa, ciemna wersja. Są to perfumy orientalno-kwiatowe. I tutaj też piżmo jest takie, no już zahaczające o tą ciężką stronę. Natomiast w dalszym ciągu jest to piżmo słodkie i ciepłe. Następnie Cachare Lulu. Są to perfumy orientalno-kwiatowe. I tamto piżmo nie jest podane w sposób łatwy. W ogóle ten zapach nie jest łatwy. To piżmo jest ciężkie, takie trochę powiedziałabym nawet, że aldehydowe, trochę żywiczne, no balsamiczne takie. Jest to zapach bardzo, bardzo nietypowy, bardzo oryginalny i myślę, że no znajduje jakby zagorzałych swoich wielbicieli, natomiast jest to zapach trudny w odbiorze i nie każdemu się spodoba. Następnie Guerlain Shalimar. Są to perfumy orientalno-przyprawowe, z nutą skóry, takie kadzidlane i to piżmo w nich też jest takie kadzidlane właśnie, nie do końca słodkie, bardziej właśnie takie nuty kadzidlane w nim wyczuwam. Ale bardzo przyjemne. Następnie to już jest piżmo słodkie. Classic Jean-Paul Gaultier. To są perfumy orientalno-kwiatowe. Bardzo przyjemne, bardzo słodkie, otulające. I to piżmo też jest takie. Ono jest eleganckie, ale ciepłe i takie puchate, kremowe. Bardzo przyjemne. Kolejnym przykładem jest Alaya w tej czarnej butelce. Są to perfumy skórzane. I tutaj to piżmo ma taki charakter, w moim odczuciu, taki miodowy, nektarowy, złocisty, promienny. Nasuwają mi się takie skojarzenia, nic na to nie poradzę. Takie jest bogate, takie syropowo-nektarowe, tak bym powiedziała. To jest taka słodkość tego piżma. Następnie Le Jean Provocateur. Są to perfumy orientalno-kwiatowe i tutaj to piżmo jest takie, ciężko je określić, trochę wytrawne, trochę pudrowe. Jest pewna pudrowość w tym zapachu i to piżmo właśnie jest takie suche. Tak, to chyba dobre określenie, suche. I ostatnim przykładem, który chciałabym przytoczyć, choć pewnie takie przykłady można mnożyć, to nie są tylko te zapachy oczywiście, które ja wymieniam. Chciałabym tutaj właśnie wymienić L'Artisan Passage Denfer. Są to orientalno-drzewne perfumy, natomiast one posiadają w sobie taki mrok, pewną, no nie chciałabym powiedzieć trupiość, nie, to złe słowo, taką upiorność. Kojarzą mi się z takim prawdziwym Halloween, wiecie, z takim mrocznym klimatem, z dymem, z mgłą cmentarną, z takimi przywiędłymi płatkami kwiatów, z czymś smutnym i to piżmo jest takie ciężkawe, takie ziemiste, właśnie takie mroczne, wilgotne trochę w klimacie. No mam nadzieję, że to coś powiedziało Wam. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nutę piżma. Ja podałam tutaj, tak jak mówiłam, kilka przykładów. Wy pewnie macie więcej, możecie, jeżeli chcecie, w komentarzach je umieszczać. Też myślę, że inni skorzystają na tym, ja też chętnie poczytam. No i cóż, zapraszam do kolejnych filmów. Jak zwykle będzie mi miło, jeżeli zostawicie ślad swojej obecności właśnie w postaci komentarza, albo w postaci kciuka w górę, albo subskrypcji mojego kanału. To mnie zawsze cieszy, to mi dodaje no, motywacji po prostu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego dnia.
short and thin.